Po dobrym początku sezonu piłkarze Ursusa Warszawa spuścili z tonu. Stołeczny trzecioligowiec zanotował trzecią porażkę z rzędu. Tym razem traktorki uległy przed własną publicznością Lechii Tomaszów Mazowiecki 1-2. Początek meczu nie zapowiadał jednak nieszczęścia. Gospodarze zaczęli z animuszem, ale ich ataki przyniosły efekt dopiero w końcówce pierwszej połowy, kiedy to celnym strzałem popisał się Sebastian Szerszeń. Po zmianie stron gra się ożywiła i oba zespoły stworzyły sobie kilka dogodnych okazji strzeleckich. Za każdym jednak razem albo górą był bramkarz, albo brakowało skuteczności. W końcówce meczu inicjatywę przejęli goście, którzy potrzebowali zaledwie 180 sekund, by rozstrzygnąć losy spotkania na swoją korzyść. W 82 minucie Olivera Wieńczatka pokonał Bartosz Snopczyński. Ten sam zawodnik chwilę później po raz drugi trafił do siatki i ustalił wynik meczu na 2-1 dla Lechii. Po 6 kolejkach Ursus jest w tabeli 14 i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. W sobotę warszawianie staną przed szansą odskoczenia rywalom, bo zmierzą się na wyjeździe z outsiderem rozgrywek KS-em Wasilków.